Good evening to everyone. Dobry wieczór wam wszystkim. This is my pleasure to among with you. Jest moją radością być pomiędzy wami. And I can see the body of Jesus Christ everywhere on the earth. I że mogę widzieć ciało Jezusa Chrystusa wszędzie na ziemi. And this is very special moment for me that we are in presence of Holy Spirit. I to jest bardzo cenne dla mnie, kiedy możemy znajdować się w obecności Ducha Świętego. I'm a pastor of Pakistani church when I was in Pakistan. Kiedy byłem w Pakistanie, byłem pastorem zboru. I served 8 years in Pakistan and I have same like this church, like I have a more than 500 people church in Pakistan. I w Pakistanie służyłem jako pastor przez 8 lat. I zbór był podobny do waszego zboru, z tym, że było w nim miejsca na około 500 osób. I would like to share the word of God first and then I will tell you something about me and our church and Christians in Pakistan. I na początku chciałbym podzielić się z wami Bożym Słowem, a potem chciałbym podzielić się takim świadectwem mojego życia, a także tym, jak wygląda codzienność życia chrześcijan w Pakistanie. Because word of God is very special to me. Ponieważ Boże Słowo jest bardzo szczególne dla mnie. Not only for me, for you too. Nie tylko dla mnie, ale dla was również. It's our life. To nasze życie. If we are not reading the Bible, we have not life. Jeżeli nie czytamy Biblii, nie mamy życia. Because this is God. Ponieważ w tym jest Bóg. And whenever we open, it's a fresh bread for us. Kiedykolwiek je otwieramy, tam jest świeży chleb dla nas. Today, one day ago, Sister Lydia was asking me in home. Przedwczoraj siostra Lidia pytała mnie w domu. You packed some food from Italy. It's 3 days ago, so what we can do with it? Przywieźliście ze sobą jakieś tam kanapki z Włoch. One są już 3 dni stare. Co z nimi zrobimy? I put it in the fridge and now what we can do with it? Włożyliśmy je przecież do lodówki, no ale już na pewno nie są dobre. Co z nimi zrobimy? I said it was old, so please give to some animals or to outside. Ja mówię, no to dajmy to jakimś zwierzętom albo gdzieś wyrzućmy na zewnątrz. But when I'm sharing the word of God right now, I confess and I want to tell you and I want to encourage you, whenever we open the Bible, it's a fresh bread. Ale ja mogę wyznać i mogę zaświadczyć, że za każdym razem, jak otwieramy Biblię, to ona jest dla nas takim świeżym chlebem. This is a word of God. Word of God. To jest Słowo Boże. So we have to listen with the carefully. A więc musimy go słuchać uważnie. And I'm very happy to see your pastor, your church, very beautiful church and big church. I bardzo cieszę się, mogąc widzieć waszego pastora i również wasz piękny zbór. Feeling blessing and honored with you. Czuję się błogosławiony i tak uhonorowany, że mogę tutaj być. But there is something special that God is bringing us together for work for His kingdom. Ale jest coś szczególnego w tym, jak Pan Bóg zgromadza nas, abyśmy pracowali dla Jego Królestwa. Time is very near, that's why God is bringing nations together now. Czas powoli już się kończy i dlatego Pan Bóg zbiera narody. That we can work together for coming, second coming of Jesus Christ. Abyśmy mogli pracować wspólnie razem przed drugim przyjściem Chrystusa. So I would like to read from Act 9. A więc teraz chciałbym przeczytać z Dziejów Apostolskich, rozdział 9. From verse 1-5. Wersety od 1 do 5. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakich zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł:
Kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Amen. Amen. This is the word of God. To jest Słowo Boże. And this is very precious for me. I to jest bardzo cenne dla mnie. Because I'm coming from the church or country where Christian or church is persecuted by the nation. Zwłaszcza, że pochodzę z kraju, z narodu, gdzie chrześcijanie i ludzie są prześladowani. And when we can see the situation where Saul was going. I kiedy przypatrzymy się sytuacji, w którą wchodził Saul. He was going to churches, going to disturb the people of the Christ. On wchodził do kościołów, on szedł, żeby przeszkadzać ludziom Jezusa Chrystusa. He had authority from authorities to kill the people whom they were in the churches. On miał nawet upoważnienie od ludzi, którzy byli uznawani za autorytet, aby zabijać ludzi w kościołach. He was very strong man and very educated man. On był bardzo silnym człowiekiem i też był bardzo wykształconym człowiekiem. But there was some special thing for him today. Ale tego dnia była taka specjalna, szczególna rzecz w jego życiu. Me, when I came from Pakistan, you can understand that they wanted to kill me in Pakistan because of my faith. I ja przyjechałem z Pakistanu, możecie się domyślać, że oni chcieli mnie zabić z powodu mojej wiary. I was sharing the gospel to the people, but they wanted to kill me. Ja dzieliłem się Ewangelią z ludźmi, ale oni chcieli mnie zabić. But there was something happening that I was praying for these people. Ale było coś takiego, co sprawiało, że modliłem się za tymi ludźmi. And my church was praying for these people, they persecuted me. A ludzie z mojego kościoła również modlili się za te osoby, które mnie prześladowały. Because we have education from Bible to pray for your enemy. Ponieważ my nauczyliśmy się z Biblii, że powinniśmy modlić się za naszych wrogów. And pray works. A modlitwa działa. Your prayer works. Wasza modlitwa działa. If you are really prayer man or woman, your prayers are working and functioning. Jeżeli jesteś mężczyzną modlitwy, jeżeli jesteś kobietą modlitwy, twoje modlitwy działają, one funkcjonują. At that time, church was in what I am thinking, church was praying for the Saul. Ja myślę, tak mi się wydaje, że w tym czasie, kiedy Saul żył, Kościół się za niego modlił. And God heard some prayers. A Bóg usłyszał te modlitwy. And God did his work. I Bóg wykonał swoją pracę. There's some work of the church. Jest praca, którą musi wykonać Kościół. Need to pray for the people they are really persecuting Christians and churches. Powinien modlić się za tymi, którzy prześladują Kościół, którzy prześladują ludzi wierzących. And very near future you will see many conversion and many more Christians in the church from the Muslim nations. A kiedy my będziemy się modlić, to wkrótce będziemy widzieć wiele osób, które nawrócą się z islamu na chrześcijaństwo i będą członkami kościołów. Two things I want to share with you. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami dwoma rzeczami. One message from God for you. Jedna rzecz to słowo od Boga dla was. And second message also for you. A druga sprawa również dla was. But one is personally for you. Ale jedna jest tak osobiście dla was. But one is for you to do something for others. Ale jedna rzecz jest to coś, co wy powinniście zrobić dla innych. There is no matter that you are persecuting church or Christ only physically. Nie ma takiej możliwości, że prześladuje się Kościół Jezusa Chrystusa tylko fizycznie. Or you are persecuting Jesus Christ only to beat him and his church only. Taka rzecz, że bije się tylko Jezusa Chrystusa, powiedzmy dosłownie, i Jego Kościół. It can happen that you are persecuting church and Christ through your work and through your acts. Bardzo może się zdarzyć, że prześladujesz Kościół Jezusa Chrystusa swoimi działaniami przez to, co robisz. Sometimes we are doing work and action which God hurts and hurts to God. Czasami robimy rzeczy w naszym życiu,
które ranią Boga. Today there is a message for you if there is someone who is hurting God sometime. I dzisiaj jest takie przesłanie dla was, jeżeli ktoś z pomiędzy was znajduje się tutaj i jego działanie rani He's Boga. He's calling you by your names like he called Saul. On wzywa was po imieniu, tak samo jak wzywał Saula. You are persecuting me. You are persecuting me. He's taking your name and he's calling you to change your life. Prześladujesz mnie. I on wzywa cię po imieniu i chce, abyś zmienił swoje życie. Maybe you couldn't understand like Saul. He was not understanding. Oh Lord, I'm not persecuting you. I'm not disturbing you. Może nie rozumiesz tak jak Saul, który mówił: "Ale Panie, no przecież ja nic nie robię. Wcale cię nie prześladuję." But he was doing. Ale on tak właśnie robił. Sometimes we are doing like him. Czasami działamy w taki sam sposób. Through our action and through our work we do something against God. Poprzez to co robimy, nasze działania, robimy rzeczy, które ranią Boga. God is calling you today. Bóg wzywa ciebie dzisiaj. For repentance. Abyś się upamiętał. For repentance. Dla upamiętania. For new life. Dla nowego, do nowego życia. He died for you on cross that you can have a new life. On umarł na krzyżu za ciebie, abyś mógł mieć nowe życie. He died on cross that you can have eternal life. On umarł na krzyżu, abyś mógł mieć życie wieczne. He's continue calling from the cross. On całym czasem nawołuje z krzyża. He's not more on cross. On oczywiście nie jest już więcej na krzyżu. But whom they persecute him, he's continue from the cross. Ale ci, którzy go prześladują, on nadal z krzyża woła. As a believer for me, God, Jesus is risen and he's in the heaven, right hand of the God. Dla mnie jako chrześcijanina, Jezus Chrystus zmartwychwstał i siedzi po prawicy Boga. But who is persecuting Jesus Christ and church? Ale dla tych, którzy prześladują Kościół i Chrystusa, his cross is calling you. Ten krzyż nadal woła. To come to him. Abyś przyszedł do niego. Second message for you to do for others something. A druga wiadomość, drugie przesłanie, abyście wy coś zrobili dla innych. Pray for these people whom they are persecuting church and Christ. Módlcie się za tych, którzy są w prześladowanych kościołach. There's a message for you to do something for others. Jest przesłanie, abyś ty zrobił coś dla innych. This is, please pray for these people. They are persecuting Christ and church. Proszę, módlcie się za tymi ludźmi, którzy prześladują kościoła, kościoły i Chrystusa. And as I told in start, that prayer works. Tak jak powiedziałem na początku, że modlitwa działa. Your prayer will give us answer. Wasze modlitwy dają nam odpowiedzi. And many nations come to Jesus Christ. I wiele narodów zwróci się do Chrystusa. This is my message for you. To jest moje przesłanie dla was. Please pray for persecutors in Pakistan. They are persecuting the church. Proszę módlcie się za tych, którzy prześladują kościół w Pakistanie. This is my humble request for you. To jest taka moja uniżona prośba dla was. We really need your prayers. My naprawdę potrzebujemy waszych modlitw. And they can come, repent, and they can be a hero like Apostle Paul. Tak, żeby oni mogli przyjść, upamiętać się i być takimi bohaterami wiary jak Apostoł Paweł. God bless you. Niech Bóg was błogosławi. Amen. Amen.